Cześć, witam was bardzo serdecznie w kolejnym odcinku serii Tomb Raider 2 Minecraft Edition. Tomb Raider 2 Minecraft Edition. I dzisiaj lecimy do kolejnego levelu. Oczywiście pada deszcz, jest ciemno, cudownie. Fortify Thorns. Yeah. You can also use this night potion. Clear water. I jak ja mam to niby zmienić? Gdzie to się ustawia? Odnośnie wody, to ja tu nic nie widzę, bo tak się napisy zlewają i kurczę, nie wiem, gdzie jest clear water. Więc, well, może gdzieś indziej. Graficzne? Nie, no, to musi być tu. Jest jak ustawienie, ustawienie tu. Nie, nie, a tu? To musi być tu. Chmury, cząstki, jasność, animacja chodzenia, maksymalne FPS-y, renderowanie, wielkość, pełny ekran, poziomy mini, coś tam, coś tam. Nie wiem, gdzie to jest, więc... Nie będę się tym zajmował. Mikstura oddychania pod wodą, oh my god! Easy is short. Mikstura widzenia w ciemności i mikstura oddychania pod wodą. That's what I need! Powinniśmy zacząć pod wodą, dokładnie. Powinniśmy wziąć miksturę jedną i drugą. O, cudownie! O, i rekin jest! Ja nie mogę, jaki bajer. Powinniśmy iść za śladami na... Właśnie, na dnie... Morza, bo jesteśmy na Morzu Śródziemnym. To jakieś rekiny, kurde. Jeden był w dwójce, nie? Ale fajnie, że to są, kurde, bajera. A mikstura widzenia w ciemności była w jedynce często. I fajnie to wyglądało właśnie. Może ja będę jednak szedł tutaj, o. Mamy 3 minuty. Tutaj w zasadzie pod wodą długo się nie spędza czasu. Ale myślę, że w Minecrafcie z takim właśnie, w takim właśnie tempie te 3 minuty mogą nam nie wystarczyć. O ile mikstura widzenia w ciemności się w tym miejscu przyda, tak później już niekoniecznie. O tyle właśnie mikstura oddychania pod wodą się przyda, bo tu jeszcze troszeczkę wody może być. Jeszcze na koniec levelu jest, ale tam chyba, mam nadzieję, że twórca coś zrobił. Takiego do wynurzenia się. Dlaczego to pod wodą? Ja słyszę deszcz tak bardzo, przecież to jest nienormalne. O, tu jest wpłynięcie. Ale nie ma powodu, żeby tego robić, żeby to robić, więc lecimy dalej. Pamiętam, jak się wyćwiczyłem ten poziom na pamięć na konkurs u niezapominajki. I lubię ten level z tego powodu, jest krótki, przyjemny, nietrudny. Dobra, a tu gdzieś dźwignia powinna być już, tu mu się powinno otworzyć. Bo nie ma tak jak pływać z łukiem. Okej. Okay. I na dół, ile mam jeszcze czasu? Minuta 20. Okej, okay, powinno się udać. Faja zerowane, wręcz identycznie. Dobra, te wody stąd musimy sobie wypompować. Więc trzeba się za to zabrać. To jest wynurzenie po powietrze. Gdzie ja się zakapyciekałem? O! I tu jest dźwignia. Powinna być. Remove the water. Akurat fajnie się deszcz wkomponował w ten level, nie? Tu pada, tu gdzieś pod wodą jesteśmy, po prostu cudownie. A dlaczego mi tu nie skoczyłaś, Lara Croft? Myślałem, że nie masz jedzenia czy coś, ale masz. Mamy sekret. Tutaj powinna się podłoga nam zapaść, ale jest to bardzo otwarta, więc okej. Okay. Właśnie cała trudność w jedynce z tego sekretu polegała na tym, że człowiek wpadał od razu tutaj, bo szedł przez środek pomieszczenia. I tu była klapa, która się automatycznie zapadała. O, witam państwa. Dlaczego ja tu wpadłem? Fajnie, że te M16 mamy, czy cokolwiek to jest. Przestaję widzieć w ciemności. Why? Fajnie to wygląda w sumie. Zresztą dole coś dla mnie będzie. Nie powinni apteczki pozostawiać, ale ja tu nie widzę nic do podniesienia, więc nawet nie będę schodził na dół. Tak całkiem. Tutaj wskoczysz, nie? Tak.
Tu a la parkour coś w ogóle. Łuk mi nie będzie na razie potrzebny. Okej, okay, i checkpoint, i przycisk. Jezu, porobione są tutaj też te płotki. Nie, why? Open the secret door for few seconds. Nie wiem, które to są te secret door. Bo nie wiem, gdzie się najpierw idzie. Nie wiem, czy to czasem nie jest do... sekretu? Tak. Do sekretu. Więc najpierw zajmijmy się sekretem może. Tak, skutecznie spowalniają te przeszkody, czyli swoje zadanie spełniają. Jezu! Jak ja mam to zrobić, żeby tam zdążyć? What the hell? Muszę się wyćwiczyć z tym skokiem, czekajcie. Po prostu bez sprinta. Ale to już owszem, sprint musi być. Ale to nie mogę tak szybko. Fajnie. Dało się. Mam ich, które wyznania w ciemności, która... ona się nie zużywa? Zużywa się chyba. Aha, bo to jest butelka z wodą! Ja pierdzielę. Muszę się wynurzyć. Gdzie jest powietrze? Jezus. Mam kawę, trzeba pić kawę. Muszę się najeść, by the way, bo się nie będą serduszka ładować. Sekret powinien być widoczny z okna. Zrobimy tak. Będzie szybciej. Może. Chyba tak, nie? Nic tu nie widać. To jest najlepsze. Czy takie wynurzenie? Czy serio nie? No, good. Teraz mogę spokojnie tutaj wpłynąć. Jak daje, to trzeba używać. Co się będziemy, nie? Ta butelka była chyba i tak tylko na ten level. Chociaż może na wszystkie wodne. Co by było dziwne. Ale nie, niemożliwe. Dobra, trudno. Idziemy zajmować się kolejnymi czasówkami, bo całe to pomieszczenie tutaj to jedna wielka czasówka. Aha, czyli ta dźwignia mi już nie interesuje. W sensie no przycisk, ale to była dźwignia w jedynce, w dwójce. I teraz będziemy biegli na łeb, na szyję tutaj. Chyba tutaj. Mam taką nadzieję, że to tutaj. Dobra, przycisk. Z powrotem. Przez całą długość pomieszczenia. Jezu, w dwójce było łatwiej to ominąć, uwierzcie. Tylko, że w dwójce nie było sprinta. Okej, okay, teraz tutaj mi się powinno otworzyć. Nie wiem, o co chodzi. Aha, rozumiem. Od początku muszę zacząć. Aha, bo tu pewnie tłoki się. Oh my god. Czy te drzwi się zamkły, czy nie? Nie, to dobrze, dobra. A bridge for a few seconds. Zakręciłem się w kółko. Mam nadzieję, że jak ten bridge będę stać na nim, to on mi się nie zawali pod nogami. Dobra, biegniemy. Teraz tu. Bo to z powrotem do drzwi, które bridge robiły. Dawaj, dawaj. To dłużej, ta dźwignia, którą teraz przedźwignęliśmy, dużo dłużej działa, w sensie. Jest to dłuższa czasówka, ale jednak też czasówka. Okej. Okay. Teraz na bridge. Powinno być wszystko ładnie. Yeah, udało się. Checkpoint. No, to czasówką sobie poradziliśmy dosyć sprawnie. Tu jest sekret jeszcze, ale musimy się do niego dostać tu, poprzez otworzenie dźwigni gdzieś tu. Mam jeszcze tę miksturę na ile czasu?
O nie, na mało czasu, a ja nie mam czym oddychać. Umrę tu. Aha, mi się odnowiło, spoko. Jak biorę sekret, to też mi się odnawia. Tu można oddychnąć, tyle dobrze. Dobra, lecimy. Wszystko mamy co chcemy, więc teraz tylko na samą górę i... I ciężko jest to zrobić, ale damy radę. Tu ryby gryzły w dwójce. Wrednie. Dawaj, dawaj, już jesteś. Okej. Okay. Czy to są przeciwniki? Chyba. Aż tak bardzo do mnie tutaj lgniesz? Dobra, to jemy i idziemy. Że mi się życie ładowało, w sensie. Prawie mnie zabił. Co za hoj. Drabinka popsuta. Dobra. Tutaj mamy iść najpierw. To fajnie zrobione. Tu klapy nie ma, dlaczego? Może jeszcze będzie. A, fajnie, że nie muszę przesuwać. To pewnie się obudupu zrobić. No i proszę, nawet się zrobiło. Ostatni checkpoint. A to weźmy go sobie. Będziemy iść do granicy do pomieszczenia w sumie. Tu nie mogę iść jeszcze? Dlaczego? Bez sensu. No to jak nie to, to tu. Powinienem móc iść do której drabinki mi się żywnie podoba. Do której chcę. Ale okej. Okay. Powinna być dziura właśnie do spadnięcia. No i jest. Przez tą klapę nie przejdę jak w dwójce. To jest koniec levelu, by the way. Ale... Te drzwi ja chcę odblokować. Aha! Ale to w dwójce można było, gdzie się chce iść. Najpierw. Ale okej. To bez znaczenia, bo... Ale spoko. No i przycisk mi zniknął, bo mi tepło, co za niemiłe. No i to już koniec. Wystarczy pójść... Tu. I to jest tylko woda. Mam nadzieję, że uda nam się jakoś to... To mi nie jest potrzebne. Mam nadzieję, że uda nam się to jakoś przetrwać. Po pierwsze, drzwi zamknięte by były, a po drugie, tutaj musiała być woda. I bez względu na to, co pierwsze zrobiliśmy w dwójce, to i tak wszystko będzie banglać. No, witam państwa. Tylko jeden, tu sieczka była na koniec. Jeszcze wygenerował, żeby apteczki nie brać. Dobra, a tu coś? Świetnie. No i to koniec levelu, także... Tak, end this level. Krótki, fajny, przyjemny. Lubię takie levele. Ten level tylko taki fajny był, teraz zaczął przestał padać. Świetnie. Ten level tylko dlatego był taki cudowny, piękny, bo kolejne będą okropne i to wiecie, takie odsapnięcia małe. Dobra, to co, ja się z wami żegnam. Mam nadzieję, że odcinek wam się podobał. Trzymajcie się. Do usłyszenia w kolejnym levelu, czyli levelu 8, Wreck of the Maria Doria. I to będzie długi level, tak samo jak Living Walls has hit the deck. Ale myślę, że damy radę. Jakoś. No, to na razie i do usłyszenia. Cześć.